Witam was, kochani, serdecznie w moim Minecrafcie, w moim świecie. Serdecznie witam. Słuchajcie, zobaczcie. Za dużo nie zrobiłem, ale powiększyłem lekko domek. I zrobiłem sobie jakieś takie bloczki. Postawiłem sobie jakieś bloczki kamienne, ale średnio mi się to podoba, szczerze mówiąc, mi się nie podoba. Prędzej takie kamienie bym sobie dał. Ja tu wszystko zmienię. Jeszcze wiecie, jaki mam pomysł? Bo wam tego chyba nie mówiłem, a może już mówiłem. Ten cały... mieszkamy tutaj niestety. Mam tyle rzeczy, które nie chcę na razie przenosić. Więc pomyślałem sobie, że ten tutaj skrawek przerobię na taki mały port. Może wybudujemy jakiś pomost tutaj. A tutaj na tym domku, gdzie jest ten domek, zbudujemy w przyszłości może jakąś wielką latarnię. I będę mieszkał w latarni, będę latarnikiem. Albo po prostu tylko jakieś małe takie rybackie domki sobie postawię tutaj. Będzie, tak, zobaczcie, trochę rozszerzyłem tych trzciny cukrowej, więcej dałem. Bo żeby urosło, bo to się nadaje na papier. A później z papieru można zrobić książki, jak się ma skórę. Prawda? No tak mi się, tak gdzieś tam wyczytałem. Tak internetem mówiły mi. No i co dzisiaj będziemy robić? Więc tak, wiemy, że tam z tyłu jest opuszczona wioska. Wiemy, że tam jest też wioska. Ktoś się topi. No co ty robisz w mojej łódce? Tak ci się ona podoba? No to sobie umieraj, smacznego. No, zjadłem sobie popcorn i patrzę jak na film, który nazywa się Wodnik Szuwarek ginie. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym wypłynąć trochę bardziej w morze. Zobaczyć. No się wczytuje dopiero co jest koło tych gór. Co jest za tym cypelkiem. I tyle. I wrócimy do domu później. Haha. Dobra. Czy ja mam pusto, czy pełno? Mam jedną marchewkę, mam wiadro wody, nie wiem po co. Mam bewsztyki, bardzo super, dobrze. Mam trochę trzciny cukrowej, której nie potrzebuję, więc ją najpierw może szybko odniosę do skrzyneczki którejś. Nie wiem, w której trzymam trzcinę cukrową, w tej. Pyk. Dobra. O. Nie... Dlaczego? Aha, 64 i 2 zostały. No super. I gdzie ja mam je teraz położyć? Do innej skrzynki. No okej. O Jezu, wszędzie pełno. Wszędzie pełno. Ja cię nie mogę. Co ja za skarbem? W ogóle trzeba to postawić. Złoto. Wszędzie pełno. Skrzynek brakuje mi. No trudno, będziemy dźwigać ze sobą. Zamknij drzwi, żeby nikt się nie włamał. Ale zaraz. Widzicie, jak mój miecz wygląda? Kiepsko. Mam cały stak sztuk żelaza, zobaczcie, pięknie. Żelazny miecz. Co ja robię? Cyk. Pięknie. Reszta, no, kill off. To jest dopiero co zrobione. Moje ubiór na razie jest dobrze. Możemy ruszać na wyprawę. No, najpierw odłóżmy żelazo. Aim. Skąd to ja go wziąłem? Stąd. Dobrze, tu mamy tą nieznaną mapę, bym musiał coś z niej zrobić, tylko nie wiem, co się robi z takiej mapy. Może bym sobie gdzieś ją powiesił na ścianę. O, jak wygląda słoneczko. O, w środku, a właśnie. Jeszcze kolejna rzecz. Jak idziemy na wyprawę, weźmy łóżko. Bo niestety, ale łóżko się przydaje.
na wyprawie. Może trochę węgla. Jakbym miał pochodnie porobić. I ruszamy. Cyk, cyk, cyk. O, i przyjemnie płyniemy sobie w stronę tego. Widzicie ten taki słup? On jest fajny, bo pokazuje mi, czy znaczy, nie wiem, no, pokazuje, będzie mi pokazywał, że od tego słupu muszę płynąć na. A właściwie to nic nie przecież, ja mam kompas. Czy ja, co ja się przejmuję, że się zgubię? Niepotrzebnie się przejmuję. Na razie tutaj pustki na tej wodzie. Nic nie widać, żadnych podwodnych wraków do sprawdzenia. Zastanawiam się, czy na tej górce takie. Nie, chyba tam nic nie ma. A tam? Tam coś jest. Zamek? Czy tutaj? Czy to jest wioska? Wioska tam jest. O! Jak fajnie, mamy wioskę. A pod wodą ciągle nic nie widać. Tam coś jest pod wodą. Co to jest? Coś tu się świeci. Jakaś świątynia czy coś? Skrzyneczka. Tylko, że ja niestety, to ja chyba sobie nie dam rady. No, tutaj nic nie ma, ale jest wędka. Dlaczego to nie mogę płynąć? A co? To ja, skąd ja miałem ten wodę? Tlen? Ja wiem. Takie bąbelki były. Te bąbelki to są z tego, z tych. O Jezu, jak on się nazywało? Te magmowe takie bloki chyba. O! Atlantis. Find an underwater ruin. To były ruiny pod wodą? Wow. Czy ja tam chcę iść? Może? Czekajcie, co to jest za żwir? Ale wędkę mam. Super, niezniszczalność 3. Mogę łowić rybki. Ekstra. A to nie był zamek, to widziałem tylko jakiś kościół chyba w tej wiosce. Dobra, a tam? Też coś jest. Ruiny? A co? Co to tam jest takiego, taki? Chyba najpierw wioskę zahaczymy sobie. A później zobaczę, co to jest tutaj. Czy to jest to świątynia? Temple? I coś takiego jest tam dziwnego. Zobaczymy. Chodźmy do wioski. Jestem ciekaw, czy jakieś fajne fanty mają dla mnie. W skrzyneczkach. Ograbimy ich. No i spać trzeba i za chwilę. Czy ja będę wiedział, jak do domu wrócić? Widzicie? Od tego monumentu. W tamtą stronę. No jest, dam radę. Ojoj, słońce zachodzi. Mogę już? Jeszcze nie. Już? 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 Teraz? Teraz. No to i teraz. Teraz. No już zachodzi. Jeszcze nie.
No. Dzień dobry. Łóżko biorę i zwiedzamy. Skoro się tyle na ten dom gapiłem, to jako pierwszy. Półki się przydadzą, ale to się robi tym. Siekierą, bo to jest drewno. Się przydadzą książeczki, bo wtedy, z tego co słyszałem, można zrobić. I co? I tylko tyle? Można zrobić. One są potrzebne do tej zaczarowanego stołu takiego, że dadzą lepszą moc. Mają ten stół ma. I lepiej czaruje. Tak jakoś ktoś tam gdzieś powiedział, iż to tak niby tak to działa. Dzień dobry. Ups. Tu nic nie ma. Czy na wieży coś jest? Nic nie ma. Pustki. Dobra. Byłem w którym domu? W tym i w tym. Tak? To teraz chodźmy do tego. O, siano. Mogę wziąć taki blok siana? Nie wiem, czym to się zbiera. Chyba że pewnie błąd robię, że siekierą, no ale cóż. Jest skrzyneczka, dzień dobry. Uuu, jakie jabłuszka. Ziemniaczki. Sadzonki. Świetny lód. Skrzyneczka. Genialnie. Hop. I marchewy pełno znowu. Ziemniaczki, marchewka i ziemniaczki. Sopa, super. Czemu spleśniałe? Bo ja nie chcę. Dzień dobry. Pusta jest ta wioska. Też opuszczona. Szkoda. Dwa łóżka. O, tu jakaś duża rodzina mieszka. Trzy łóżka, cztery łóżka. O. I mają dużo chleba. Moja skrzyneczka. Dobra. Jeszcze te domki i tamten. Wiecie co, ja mi się popłotek przydał nowy. Słyszę jakieś chrumkanie. No ale nie widzę nikogo. Co to jest? A co to jest za materiał? Terakota. Uuu. A to? Co to jest? Glina. Takiego to ja nie chcę. I tak wziął. Ku. Pyk. No i mam zniszczony kilof. A nie zrobiłem sobie drugiego, nie? Tylko miecz.
Co to jest? Buraczki? Wiecie, wieśniaki siedzi czasami farmerzy, jakbym znalazł farmera, to się wymieniają, nie, na różne rzeczy. To mi się to przyda, żeby się wymienić z kimś. Dobra, jeszcze te dwa domki u góry. Nie wiem, czy już wszystkie. Ogarnąłem, czy nie? Jest skrzyneczka. Jak najbardziej. I chciałem skrzyneczkę zabrać też, tak. Dobra. Kurczę, kilofa nie mam, nie? Niedobrze. Czy ja już wszystko obejrzałem tutaj? Nie pamiętam, czy wszystko. Na górze te domki... Tak. Nie wiem, czy tam coś jeszcze było. Te domki jeszcze chyba nie. Te, ale duża jest ta wioska. Zobaczcie, ile tu jest rzeczy. Jeszcze te domki. Ale mają tutaj upraw. Pusto. Nie chcę już tych upraw brać ich. Ile można kraść buraczków? Gdybym jeszcze lubił, ale nie lubię buraczków. Terakotę bym wziął. Tylko czym? Holender, nie mam kilofa. Nie mam kilofa. Niedobrze. Piękna muzyczka. To jest to, co chciałem tam. Chciałem płynąć. Mi się wydaje, że tam jest zrujnowany portal znowu. Jeżeli tak, no to super. To pewnie jakiś skarb będzie obok. Dobra, tą wioskę chyba całą przeszukaliśmy już. Możemy... wracać. Gdzie jest słoneczko? Jeszcze jest wysoko. No i genialna wyprawa, słuchajcie. Jestem zadowolony. Jedną wioskę... pusta wioska, niestety. Ale... kurczę, wiecie co? O, ale też taki planuję zrobić pomost. Mój będzie ładniejszy. Jeszcze planuję wrócić do tej wioski, co była koło tych lodów, bo tam oni mieli na wymianę coś, ale to nie wiem, czy tam był farmer? Nie, tam nie był farmer. Tak, to jest zrujnowany portal. No to słuchajcie, on tam będzie miał jakiś skarb na pewno. Nie widzę żadnych statków podwodnych, bo bym chciał też zobaczyć, jak to wygląda. Bo widziałem, że... Ojeja. Co to było? Delfiny jakieś chyba tak skoczyły, albo coś, że przestraszyły mnie. Widziałem właśnie, jak na YouTubie, jak ktoś właśnie... zbierał różne fajne luty ze takiego statku. No, jesteśmy... przy kolejnym portalu. Będzie co zbierać. Zobaczmy, jaką skrzyneczkę. Co w skrzyneczce? Kilofy! Jedwabny dotyk. Jedwabny dotyk, niezniszczalność, wydajność 4. Ja chcę go. A ja chciałem robić kilofa, nie? Ten też się przyda. Złoty hełm. Ochrona 4. I już kurka, nie ma miejsca. Płotki 3 tylko. Nie, to są dębowa brama. Żwiru nie potrzebuję. Tutaj odłożę go. Takie coś. Takie coś, to ja chcę.
Sianko, nie chcę. Co to jest? Krasnorosty. Do czego mi one są? Co bym mógł wyrzucić? Nasiona buraka, no. Może i by się przydały kiedyś. Jedzenie, książki może bym wywalił. Albo sadzonki dębu. Po co bym nie będę sadził? Wow. O-o, czas spać. Ale tutaj jeszcze są bloki, zobaczcie, u góry. I dobra, jak ktoś z was, moi drodzy, wie, co to znaczy, jakie to są atrybuty, to niech mi powie. Ja bym najchętniej rozebrał go całego. Albo dobudował. Ja bym chciał te bloczki stamtąd wziąć. Co? Wziąłem? Nie. A to gdzie one są? Nie mówcie, że to rozwala ten kilo wszystko. Gdzie jest ten jedwabny dotyk? To złoto, co wziąłem. No nie ma. Chyba, że to był samorodek, ale nie. Blok z błota to jeden mam. Nie rozumiem, co ten jedwabny dotyk robi. Bo mnie to trochę... Jedwabny dotyk. Niezniszczalność rozumiem. Wydajność 4. Jedwabny dotyk. Ja mam wrażenie, że on mi zniszczył. Czy on niszczy? Ale może dlatego, że miałem pełno i... Ochrona 4. Pyk, dawaj. Złoty hełm. Ten żelazny hełm mogę odłożyć. No nie mam pojęcia, co on robi, ten niedawny dotyk. Czy ja bym mógł wziąć sobie obsydian? Patrzcie, nawet taki kilof nie daje sobie rady z obsydianem. No on nie zbiera. Jedwabny dotyk nie niszczy. Ale dziwne, ten blok wziął. Niech mi ktoś powie, co ja robię. Co ten jedwabny dotyk robi. Bo tego zniszczył, ale... Ja nie chcę takiego kilofa, który nie będzie zbierał. No to zostawię. To zostawię. Nie podoba mi się to, co tu widzę. No to zostawię. Nie! Wiecie, nie rozumiem. Bo obsydianu nie wziął. Inne rzeczy zniszczył. Rozbierze, ale obsydian to niszczy. No dobra. Wracamy do domu. Trochę tutaj popływaliśmy sobie w tym odcinku. Jeszcze mi tam korcą. Tam się przejść. Może kiedyś. Płyniemy do tej wioski i od tego monumentu trzeba płynąć no, praktycznie cały czas tą stronę.
tutaj coś wywaliłem chyba. Też tam jakieś rzeczy leżą, były wywalane. Krasnorosty i inne takie. Muszę większą zagrodę zrobić na zwierzątka. Tak patrzę, co ciekawego po drodze mijam. Ale widzieliście, tu świątynia jedna była i... Można było z niej coś tam zabrać. Jakąś skrzyneczkę. Są takie ładne, górzyste tereny. Na górach pewnie śnieg, takie białe. A gdzie jest mój dom? Czekajcie. Ja się gubię. Ja muszę tędy płynąć, dobrze, nie? Ale się w świat w ogóle nie wczytało jeszcze. Aha, no od tego miałem płynąć. Dobrze, płynę. Świat się po prostu nie wczytuje. Chyba. Hej. I co teraz? I co teraz? O. Jaki piękny bug. Tam nie mogę płynąć. Się nie wczytał mi świat. Popłynę sobie na brzeg. I pada deszcz. No i do domu nie wrócę, nie? Bo... Mi się świat nie wczytał. Ale chamstwo. A gdzie jest mój dom? Ja cały czas błądzę. Mam tyle fajnych rzeczy, że nie chciałbym je stracić. Bo bym sobie popłynął tam i tak czy siak, ale... Ja się boję, że ja je stracę. Kompletnie się zgubiłem. Bym płynął w tą stronę bardziej. Bo w końcu mam kompas, który pokazuje mi, gdzie mam płynąć. Chyba się wczytało już. Chyba tutaj. Tak. Jest mój domek. Ślicznie. Genialnie, jesteśmy w domu. Ale mamy fajne luty, jak ja się cieszę. Ja muszę rozbudować w końcu. Słuchajcie, ja nie wiem, czy zrobić to na nagraniu, czy po prostu poza nagraniem.
Może poza nagraniem. Po prostu rozbuduję ten domek. Porządnie. Kurczę, mam. Czekajcie, jaki to jest w ogóle? To jest złoty kilof. A, bo złoty kilof. Słuchajcie, to jest chyba tak, że złoty kilof nie podnosi obsydianu. Chyba o to chodzi. Obsydian diamentowy kilof chyba podnosi. Dlatego ja nie, tego obsydianu nie mogłem zabrać. Czy ja dobrze mówię? Chyba tak. No dobra. Ja tutaj sobie skrzyneczkę postawię kolejną. Cyk. Cyk. I cyk. O, dwa duże kuferki. I mam mnóstwo miejsca w nim. Super. Będę musiał jeszcze porządki zrobić. I przenieść wszystko. Na swoje miejsce. Przecinarka, przecinarka. Może nawet zamontujemy gdzieś ją sobie. Terakota. Blok złota. No brawo. Mam dwa diamenty. To jest za mało, żeby zrobić. No, żeby zrobić co? Diamentowy kilof. Wędka. A może jeszcze byśmy połowili? Ja muszę zrobić porządki, bo ja mam dużo powtórzonych rzeczy. Chlebek, ziemniaki. Czemu z taką... Czemu tak zrobiłeś? Na razie tą przecinarkę zostawmy. Płotki też. Wydajność 2. A tam mam wydajność 4. Ten jest o wiele lepszy. Wiem, że można naprawiać, ale to się naprawia w... O, noc, spać. To się naprawia w kowadle, nie? A kowadło trzeba zrobić pewnie z... Nie wiem z czego. Z żelaza? To bym mógł zrobić chyba. No nic. Ile tego nagrania już mamy? No już ponad pół godziny, czy koło pół godziny już jest nagrania. Wyprawa udana. Tutaj jakieś tonie. Znowu. No spoko. No słuchajcie, złoty kilof. Taki zaczarowany. Świetna rzecz. Wiem, że 100 razy patrzałem, co on ma na wymianę. Ale w końcu chciałbym zrobić tę jedną wymianę. Może miałbyś coś dobrego. Jeden za piasek. Ty jesteś chyba niepoważny. Ja nie mam żadnych emeraldów chyba. Musiałbym w końcu pokopać i poszukać emeraldy, nie? Tutaj nie mam. Tutaj nie mam. Tutaj nie mam. A tu mam diamenty tylko. Emeraldów jeszcze żadnych nie znalazłem. A tu mam pieczone ziemniaki. Smacznego. I nic więcej. Moi drodzy, dziękuję, dziękuję, dziękuję za oglądanie tego odcinka Minecrafta. Jak się spodobało, kochani? Zostawcie łapkę w górę. Jak nie subskrybujecie kanału, zachęcam do tego. Trzymajcie się, moi drodzy, cieplutko. Do następnego odcinka. Pa, pa.